Hitler na chwilę musiał porzucić marzenia o przejęciu władzy i skupić się na wyborach do Landtagu w niewielkim kraju związkowym Lippe, który liczył niecałe 200 tysięcy mieszkańców. Dla NSDAP to niewielkie zwycięstwo miało być nową kontrofensywą partii i tak też się stało. Hitlerowska propaganda w Lippe była tak intensywna, że regionalne gazety zaczęły nawet szydzić z tego, że wielki Führer musi chodzić niemal po wsiach, by zdobyć głosy mieszkańców. Faktycznie Hitler w ciągu zaledwie kilku dni wygłosił tam masę przemówień. I choć naigrywano się z tak przesadnego zaangażowania, wynik wyborczy można było uznać za umiarkowany sukces. NSDAP zdobyła 39,5% głosów. Hitler wprawdzie liczył na więcej, tym bardziej, że głosowali na niego ludzie głównie z obszarów wiejskich. Ale od czego jest narodowo-socjalistyczna propaganda Goebbelsa, która głośno obwieszczała wielki sukces w Lippe? Wróćmy do Berlina i dalszego toku wydarzeń. 17 stycznia Hitler, będąc w lepszym humorze po rezultatach w Lippe, spotkał się z jednym ze swoich konkurentów, Alfredem Hugenbergiem, liderem partii niemiecko-narodowej. Już pod koniec grudnia lider mającego nieco ponad 8% poparcia DNVP wyrażał gotowość do rozmów z Hitlerem w celu, jak to określił Hugenberg w liście do Hitlera, zakończenia politycznego rozdwojenia między dwiema częściami ruchu narodowej odnowy. Konkretów nie ustalono, ale Hitler stwierdził, że jeżeli uda mu się zostać kanclerzem, to za poparcie DNVP Hugenberg otrzyma jedno z ważniejszych stanowisk. Jest 18 stycznia 1933 roku. Hitler w bojowym nastroju udaje się na kolejne negocjacje z von Papenem. Spotkanie miało miejsce w willi Joachima von Ribbentropa. Hitler rozmowę zaczął od standardowego żądania – urzędu kanclerza. Papen jeszcze nie jest co do tego przekonany. Ma nadzieję, że to on sam może znów zostać kanclerzem. Dlatego mówi Hitlerowi, że nie ma tak dużego wpływu na Hindenburga, by można było taką decyzję podjąć. I na tym rozmowa się skończyła. Negocjacje znów utknęły w martwym punkcie. Hitler w tym czasie mało śpi, niewiele jada. Wciąż żywa była dla niego sprawa zdrady Strassera i widmo rozłamu w partii. Dał temu wyraz 20 stycznia podczas przemówienia do 10 tysięcy swoich zwolenników w berlińskim Pałacu Sportu. Podczas przemówienia Führer wydawał się być w formie. Dwa dni później, na cmentarzu Świętego Mikołaja w Berlinie, odsłaniał kamień pamięci Horsta Wessela, zabitego w 1930 roku przez komunistów działacza SA, którego postać Goebbels wyniósł do rangi męczennika ruchu narodowo-socjalistycznego. W tym dniu władze Berlina zmobilizowały aż 14 tysięcy policjantów, by ceremonia nie przerodziła się w otwartą wojnę między nazistami a komunistami. Wieczorem w Pałacu Sportu Hitler wygłosił kolejne przemówienie ku pamięci zabitego nazisty, a o godzinie 22 niespodziewanie udał się na kolejne trzymane w tajemnicy spotkanie z Papenem. Ponownie w willi Ribbentropa. Tym razem obecni byli też ludzie prezydenta, jego syn Oskar oraz Otto Meissner. By nie wzbudzać podejrzeń, obaj oficjalnie udali się na spektakl do opery, ale wymknęli się tuż przed jego zakończeniem, by udać się na spotkanie. Gdy Hitler zjawił się na miejscu, zdarzyło się coś dziwnego, nad czym do dziś spekulują historycy, a co być może było decydujące dla dalszych wydarzeń. Führer poprosił na rozmowę w cztery oczy Oskara Hindenburga. Co mu takiego powiedział, tego nie wiemy. Biograf Hitlera, Volker Ulrich, pisał o całej sprawie następująco. Treść ich poufnej rozmowy była przedmiotem licznych spekulacji. Za mało prawdopodobną należy uznać wersję, iż Hitler zagroził młodemu Hindenburgowi, że ujawni szczegóły darowizny z roku 1928, kiedy to majątek w Neudeck dla zaoszczędzenia na podatku spadkowym został bezpośrednio przepisany na syna. Hitler mógł mu za to obiecać, że zostawszy kanclerzem, postara się o umorzenie długów, które zaciążyły na tej posiadłości wskutek niezbędnych prac renowacyjnych. Nawet jeśli zastrzeżenia Oskara von Hindenburga zostały całkowicie przełamane, to powiedział on w drodze powrotnej Meissnerowi, że słowa Hitlera wywarły na nim wrażenie. Biorąc pod uwagę sprytne zachowania Hitlera w następnych latach, nie można wykluczyć, że rozmowa miała na celu wprowadzenie Papena w swego rodzaju niepewność, że oto za jego plecami Hitler długo rozmawia z najważniejszym człowiekiem prezydenta. Trudno powiedzieć, na ile niekomfortowa sytuacja wpłynęła na Papena. W każdym razie to właśnie wtedy, 22 stycznia, Papen ostatecznie zgodził się, by Hitler został kanclerzem, a on sam wicekanclerzem. By ująć pomysłem Hindenburga, Papen zaproponował, by w skład rządu
rządu wchodzili przedstawiciele NSDAP, DNVP oraz część konserwatywnych polityków, co byłoby czymś w rodzaju gabinetu narodowej koncentracji. Dla Hindenburga zastrzeżono zgodnie z konstytucją prawo do wybierania ministra obrony oraz spraw zagranicznych. Papen po prostu uruchomił awaryjną część swojego planu. Tymczasem Schleicherowi pali się grunt pod nogami. Gdy rozmawiał z Hindenburgiem, przedstawił mu plan wprowadzenia stanu wyjątkowego, który rozwiązywałby Reichstag i pozwolił sprawować dalszą władzę przez kanclerza aż do wyborów na jesieni. Wszystko to było na pograniczu łamania konstytucji. Prezydent zirytował się tym pomysłem, tym bardziej, że generał Schleicher obiecywał, że poradzi sobie z pozyskaniem większości w parlamencie. Niemcy jak tlenu potrzebowali gabinetu z większościowym poparciem Reichstagu. Był to warunek do jakiejkolwiek stabilizacji w państwie. Właśnie teraz pojawiła się na to szansa. Hindenburg miał już w głowie ułożony alternatywny plan gabinetu Hitler-Papen, który powoli podsuwali mu współpracownicy. Pogłoski o próbie złamania przez kanclerza konstytucji szybko rozniosły się po Berlinie. Na szefa rządu spłynęła wręcz lawina krytyki. Po wielu latach niektórzy widzieli w tych działaniach Schleichera próbę niedopuszczenia Hitlera do władzy. Samego generała starano się rehabilitować za swoją postawę, ale jakie były tak naprawdę jego intencje? Na początku 1933 roku Schleicher był wrogiem publicznym numer jeden, który nie tylko by zachować władzę, chce naruszyć konstytucję, ale też sprzeciwia się woli większości. W każdym razie los Schleichera jako kanclerza był już przesądzony. Dymisja była kwestią czasu. Nastąpiła ona 28 stycznia. Wówczas prezydent oficjalnie zleca Papenowi rozmowy z liderami niemieckich ugrupowań, ale te przecież trwają już od dawna. Dzień przed tym, gdy Schleicher traci stanowisko, Hitler spotkał się z liderem DNVP, Alfredem Hugenbergiem. I w tym momencie znów dzieje się coś niespodziewanego. Hugenberg zaczyna stawiać poważne żądania. Jednym z nich było obsadzenie ludzi Hugenberga w Wydziale Prasy oraz Kancelarii Rzeszy. Ponadto Hugenberg protestował, by naziści obsadzili kimś ze swojej partii Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Prus, gdyż to oznaczałoby przejęcie kontroli nad policją w największym landzie niemieckim. Hitler wściekał się, znów zaczęto upatrywać, że tuż przed metą pojawiają się poważne problemy, które zastopują marsz po władzę. Hitler pokłócił się z Hugenbergiem nie na żarty. Goebbels w dziennikach zanotował: Hitler wciąż jest bardzo sceptyczny i podejrzliwy, i słusznie, bo to jest wielka banda oszustów. 28 stycznia Hindenburg ostatecznie dał się przekonać Papenowi, by powołać rząd z Hitlerem jako kanclerzem. Papen skutecznie naciskał na Hugenberga, by ten zgodził się na wejście w koalicję z nazistami. Mamił go przy tym stanowiskami ministerialnymi. Hugenberg zaczął więc rozmyślać nad całą sprawą i zaczął dostrzegać wiele zalet. Hitler zostanie wprawdzie kanclerzem, ale przecież on i Papen nie pozwolą, by nazistów było w rządzie zbyt wielu. Papen będzie stale obserwował poczynania Hitlera jako wicekanclerz. Sam Hugenberg zgarnie dwa ministerstwa. Nawet gdyby zdarzyło się coś nieoczekiwanego, to i tak zawsze jest przecież jeszcze prezydent, Paul von Hindenburg, który w razie potrzeby zdymisjonuje krnąbrnego kanclerza. No co mogłoby pójść nie tak? W końcu podczas rozmowy lider DNVP, Alfred Hugenberg, stwierdził: trzeba więc pertraktować z Hitlerem, starając się w miarę możliwości ograniczyć jego kompetencje. Papen nawiązał też kontakt z dotychczasowym ministrem finansów, Schwerinem von Krosigk, oraz ministrem spraw zagranicznych, cenionym przez Hindenburga, Konstantinem von Neuratem. Obaj wykazywali gotowość do wejścia w skład rządu kierowanego przez Hitlera i Papena. Do rządu potrzebowano też poparcia posłów powiązanych z organizacją Stahlhelm, ale o tym za chwilę. 28 stycznia wieczorem Papen znów spotkał się z Hindenburgiem, składając mu sprawozdanie z rozmów. Prezydent wykazywał zadowolenie, że spora część ludzi w rządzie to osoby o konserwatywnych i narodowych poglądach. Hindenburg uzupełnił skład ministrem obrony. Został nim Werner von Blumberg. Wszystko wydawało się ustalone, ale Hitler był bardzo podejrzliwy. Nie ufał Hindenburgowi, zastanawiał się, czy za chwilę prezydent nie zmieni zdania. 29 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Hitlera z Papenem. Hitler musiał zacisnąć zęby i zgodzić się na to, by oddać stanowisko komisarza Rzeszy w Prusach, choć sam chciał je dla siebie. Udało mu się jednak przeforsować kandydaturę Geringa jako ministra spraw wewnętrznych Prus oraz jako zastępcę komisarza. Dzięki temu pruska policja pozostawała pod kontrolą nazistów.
Tego chciał uniknąć Hugenberg, ale presja była już zbyt duża. Jemu samemu zamknięto usta sprzeciwu, gdy przypisano mu Ministerstwo Gospodarki i Rolnictwa na poziomie Rzeszy oraz Prus. Na koniec Hitler wysunął wobec Papena jeszcze jedno ważne żądanie. Rozwiązanie Reichstagu oraz organizacja nowych wyborów, a po nich specjalna ustawa o nadzwyczajnych pełnomocnictwach dla kanclerza. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Czym były owe pełnomocnictwa? To specjalne uprawnienia dla kanclerza, który mógłby rządzić krajem bez oglądania się na parlament. Dla Hitlera były one niezbędne, by w razie potrzeby uniezależnić swoją władzę od prezydenta. To bardzo dobry strategicznie ruch, zastosowany w momencie, gdy sprawy przybrały już w zasadzie nieodwracalny obrót. Papen wprawdzie znał już te żądania. Hitler rzucił je parę miesięcy wcześniej. Być może on sam mocno już nastawił się na przejęcie władzy i nie chciał znów nowych awantur z Hitlerem. Niemniej żądanie Führera było problemem. Zgodę na ten zabieg musieli wydać koalicjanci. Na razie jednak trzeba było ich oswoić ze składem rządu. Hugenberg nie stwarzał problemów, bo oczy przyćmiły mu stanowiska w resortach i szybko stał się gorliwym zwolennikiem gabinetu Hitlera. Jego poprzednie warunki poszły w niepamięć. Swoje poparcie gabinetowi udzielili też członkowie niemieckiej Partii Ludowej, DVP, mającej poparcie na zbyt niskim poziomie, by móc protestować w sytuacji, gdy przydzielono im do kierownictwa Ministerstwo Pracy. Na uwagę zasługuje jeszcze jedna sprawa. Papen celowo nie wyjawił Hugenbergowi żądań Hitlera dotyczących wyborów, gdyż ten nie zgodziłby się na to, widząc w tym stratę poparcia dla własnej partii, kosztem rosnącej znów w siłę NSDAP. Papen miał już zapewne przygotowaną strategię i plan, jak to rozegrać, ale pojawiły się też głosy sprzeciwu wobec samej propozycji stworzenia gabinetu pod kierownictwem Hitlera. Jeden z nich wyraził Theodor Dusterberg, przywódca paramilitarnej organizacji nacjonalistycznej Stahlhelm, liczący aż 500 000 członków. Powiązani z nią ludzie mieli udzielić gabinetowi Hitlera swojego poparcia. Tymczasem sprzeciw Dusterberga był uzasadniony, gdyż jego dziadek był Żydem, a hitlerowska prasa nie oszczędzała go w swoich artykułach. Co ciekawe, to Hugenberg mocno naciskał na Dusterberga. Podczas wymiany zdań szef Stahlhelmu zwrócił się do lidera DNVP z proroczymi słowami: jeżeli zgodzimy się na gabinet Hitlera, to którejś nocy będziesz zmykał przed aresztowaniem w samych kalesonach przez ministerialne ogrody. Papen ewidentnie tak bardzo chciał władzy, że nie brał pod uwagę lub po prostu lekceważył, co oznaczają żądania Hitlera w postaci wyborów, a potem pełnomocnictw. Być może zakładał, że w przyszłości to on i jego sojusznicy, jak Hugenberg, wezmą, jak to określali, Hitlera w ramy i cały czas będą mieć tego awanturnika pod kontrolą. Myślał zapewne to samo co Hugenberg, że w końcu prezydentem nadal będzie Hindenburg, a on sam będzie miał Hitlera na oku jako wicekanclerz, no co mogło pójść nie tak. Było popołudnie 29 stycznia. Hitler wciąż miał wątpliwości, jak potoczą się sprawy. Tym bardziej, że na ulicach pojawiły się plotki, że prezydent owszem powoła rząd, ale z Papenem i Hugenbergiem, bez udziału nazistów. W tym samym dniu poparcia Hitlerowi udzielił dowódca sił lądowych, Kurt von Hammerstein. Po nim liderom NSDAP wizytę w celu wybadania sytuacji złożył konserwatywny biznesmen Werner von Albensleben. Podczas spotkania miał on powiedzieć: jeżeli towarzystwo z Wilhelmstrasse negocjuje z wami tylko dla pozoru, to minister obrony Rzeszy i główny dowódca sił lądowych zaalarmują garnizon poczdamski i uprzątną z Wilhelmstrasse cały ten chlew. Naziści słowa te potraktowali tak, jakby faktycznie Hindenburg chciał odsunąć NSDAP od nowego rządu. Zaczęto obawiać się, że Reichswehr za chwilę zorganizuje zamach stanu przeciwko Hindenburgowi, co wydawało się nie do pomyślenia. Do dziś nie wiadomo, na ile plotka była wiarygodna i kto za nią stał. Hitler rozkazał jednak, by postawić oddziały szturmowe w stan pełnej gotowości. Gdy Papen dowiedział się o niebezpieczeństwie zamachu stanu, przyspieszył bieg wydarzeń, by nie dawać Hitlerowi powodów do niepokoju. Późnym wieczorem 29 stycznia przekazał Hindenburgowi pełną listę nazwisk ze składem nowego rządu. Na liście znajdowało się poza Hitlerem tylko dwóch nazistów: odpowiadający za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wilhelm Frick oraz Hermann Göring, dzierżący aż 3 stanowiska. W skład rządu weszli też przedstawiciele bezpartyjni, którzy tworzyli również poprzednie gabinety. Był to oczywiście sam Papen, który zgodnie z ustaleniami został wicekanclerzem, Schwerin von Krosigk, który nadal kierował Ministerstwem Finansów, oraz von Neurath,
który kierował polityką zagraniczną. Na liście pojawił się też oczywiście lider DNVP, główny koalicjant nazistów, Alfred Hugenberg, któremu oddano Ministerstwo Gospodarki i Rolnictwa. Teoretycznie rząd był więc zdominowany przez konserwatystów. Papen na darmo próbował jeszcze wciągnąć do koalicji partię Centrum, ale nie było już czasu na dodatkowe zabiegi. Wsparcie DNVP oraz konserwatywnych posłów powinno zapewnić większość. Hitler też nie interesował się propozycją z Centrum, choć ci wykazywali gotowość do współpracy. Hindenburg zgodził się na nowy gabinet. Termin zaprzysiężenia nowego rządu wyznaczono na godzinę 11 następnego dnia. Opinia publiczna nie została jednak poinformowana o bieżącej sytuacji. Dlatego 30 stycznia gazety już od rana spekulowały o tym, co może się wydarzyć, łącznie z najgorętszymi plotkami. Pisano na przykład o tym, że Hitler celowo narzuca nierealne warunki, by unikać odpowiedzialności rządzenia krajem. Pogląd ten funkcjonował w obiegu już od kilku dobrych miesięcy, a teraz wrócił na pierwsze strony gazet. Hitler jeszcze nigdy nie był tak blisko celu, wciąż jednak trzeba było czekać. Sprawy nabierały tempa. O godzinie 9 prezydent dokonał zaprzysiężenia nowego ministra obrony, von Blumberga. Mniej więcej w tym samym czasie Papen spotyka się w swoim mieszkaniu przy Wilhelmstrasse z Hugenbergem, Dusterbergem i kilkoma innymi politykami powstającej koalicji. Oznajmia im, iż rząd zostanie zaprzysiężony o godzinie 11, ale część zebranych protestuje, że sprawy dzieją się zbyt szybko. Wówczas Papen powiedział: jeżeli nowy rząd nie utworzy się do godziny 11, to wkroczy Reichswehr, grozi nam dyktatura wojskowa, Schleichera i Hammersteina. Chwilę po tym zjawiają się Hitler i Göring. Führer znów wznosi się na wyżyny umiejętności aktorskich, gdy chwyta wrogo nastawionego wobec siebie szefa Stahlhelmu, Dusterberga, i mówi przejętym głosem: przykro mi z powodu osobistych zniewag, jakich doznał pan od mojej prasy. Zapewniam pana słowem honoru, że nie wynikały one z mojej inicjatywy. Była godzina 10:45. Hitler, Papen i reszta potencjalnych członków rządu pieszo przez ogrody ministerialne udają się do kancelarii Rzeszy. Tam czekają na zaprzysiężenie przed prezydentem. Zostało 15 minut i cel nazistów zostanie osiągnięty. Józef Goebbels w swoich dziennikach pisał z przejęciem: szef idzie do starego. Czy faktycznie ma nadejść ta wielka chwila? Nie śmiem jeszcze o tym marzyć. Nadchodziła godzina 11. Za chwilę zacznie się audiencja u prezydenta, ale wtedy znów zaczęło się coś nieoczekiwanego. Papen zrobił coś, czego mało kto się spodziewał. Oznajmił Alfredowi Hugenbergowi, że jednym z warunków Hitlera są przedterminowe wybory, co wcześniej musi zostać poprzedzone rozwiązaniem Reichstagu. Hugenberg wkurzył się nie na żarty, wyraził sprzeciw wobec wyborów, twierdząc, że układ sił z listopada idealnie odzwierciedla proporcje sił. Na kilka minut przed zatwierdzeniem rządu przez Hindenburga w kancelarii Rzeszy rozbrzmiała kolejna awantura dotycząca nowych wyborów. Hugenberg w tej sytuacji zaczął odmawiać uczestnictwa w rządzie. Hitler przekonywał go, że nawet jeżeli wybory będą miały inny rezultat, to skład rządu się nie zmieni. Ale Hugenberg dalej protestował. Naciskał też Papen, mówiąc, że tak długo wypracowywany kompromis nie może zostać zniweczony przez jeden szczegół. Burzliwa dyskusja trwała, gdy tymczasem było już kilka minut po 11. Prezydent zaczynał się niecierpliwić. Do skłóconych w sali polityków wpada podirytowany szef kancelarii prezydenta, Otto Meissner, i z zegarkiem w ręku daje do zrozumienia, że już czas na audiencję. Panowie, jest już kwadrans po 11. Pan prezydent nie może na was dłużej czekać. Zgromadzeni wzrok skierowali na Hugenberga. Presja okazała się zbyt duża. Przywódca DNVP zgodził się na wszystkie warunki i udał się wraz z całą grupą na ceremonię zaprzysiężenia. Hindenburg przywitał każdego z osobna. Następnie odczytano listę członków rządu z Hitlerem jako kanclerzem i Papenem jako wicekanclerzem. Prezydent sprawiał wrażenie wzruszonego, że w końcu udało się stworzyć rząd z większościowym poparciem. Opinia publiczna nawet po latach starała się nieco usprawiedliwiać prezydenta, który zgodził się na mianowanie Hitlera kanclerzem. W swoich pamiętnikach francuski ambasador w Berlinie, André-François Poncet, pisał: nastawiany i urabiany ze wszystkich stron marszałek godzi się wreszcie na w zasadzie wstrętne mu rozwiązanie i przyznaje, że nie ma innego wyjścia z i tak zbyt długo trwającego zamieszania, jak spróbować raz jeden, ze wszystkimi ostrożnościami, oddać władzę w ręce Hitlera. O ile próba wypadnie dobrze, tym lepiej. Jeżeli zawiedzie, będzie można pozbyć się tego niewygodnego osobnika.
Nowy gabinet zaprzysiężono o 11:30. Hitler nie byłby sobą, gdyby nie wygłosił jeszcze krótkiego przemówienia. Około południa ceremonia się skończyła. Nowy rząd został zaprzysiężony. Młody, 43-letni Adolf Hitler został kanclerzem. Wykonano też pierwsze fotografie członków nowo powstałego rządu. Te zdjęcia pokazują niewielkie doświadczenie nazistów w obyciu na salonach. Zwróćcie uwagę na mowę ciała, na przykład na onieśmielonego Geringa, który wygląda tak, jakby chciał zapytać, czy może tu jeszcze chwilę posiedzieć. Hitler z kolei już zdaje się radzić Papena, co teraz będziemy robić. W przeciwieństwie do nich reszta wygląda na dość pewnych siebie. To zdjęcie przedstawia niewyrafinowanych jeszcze polityków, ale to tylko pozory. Już za chwilę Hitler zacznie stawać się wirtuozem brutalnej polityki. Fotografię, którą widzicie, wykonano w maju roku 1934. Nie minęło nawet półtora roku, odkąd Hitler został kanclerzem. Zwróćcie uwagę, że Hitler wygląda na bardzo pewnego siebie. Z kolei siedzący z tyłu Papen wydaje się być zaniepokojony i wcale nie wygląda na tego, który miał kontrolować sytuację. Dwa miesiące po wykonaniu tego zdjęcia Papen nie będzie już wicekanclerzem. W zasadzie to mógł dziękować Bogu, że nie został zamordowany. W niespełna dwa lata Hitler pozbył się praktycznie wszystkich tych, którzy dopuścili go do władzy i mieli zamiar kontrolować. A prezydent Hindenburg, który miał być gwarantem trzymania Hitlera w ryzach, umrze w 1934 roku. Kompetencje prezydenta po jego śmierci przejmie nie kto inny jak sam Hitler. Jak bardzo musieli pluć sobie w brodę wszyscy ci, którzy 30 stycznia podjęli tę niefortunną decyzję. Po latach część opinii publicznej wykazywała światopogląd, że w styczniu 1933 roku Hindenburg zamiast mianować Hitlera powinien zgodzić się na szeroką władzę generała Schleichera. Wówczas sytuacja gospodarcza Niemiec naprostowałaby się do jesieni i ugrupowania takie jak NSDAP przeszłyby do historii. Jeszcze inni twierdzą, że w razie gdyby Alfred Hugenberg wycofał się w ostatniej chwili z poparcia dla rządu, w kraju być może władzę przejęłaby dyktatura wojskowa Reichswehry, ale to wszystko domysły, próby desperackiego tłumaczenia tego, co wydarzyło się 30 stycznia 1933 roku. Przede wszystkim cała sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby nie Franz von Papen, który dokonał wręcz niemożliwego. Bardzo trafnie odniósł się do jego roli jeden z niemieckich profesorów historii, Peter Lonerich, autor wielu biografii czołowych dygnitarzy NSDAP. Gdy uświadomimy sobie, jak powstał rząd Papena Hitlera, to uderza zwłaszcza nadzwyczajna zręczność i brak skrupułów u hazardzisty Papena. To on w znacznej mierze przyczynił się do nadszarpnięcia renomy swojego następcy Schleichera w oczach prezydenta. Zaś o misję negocjacyjną wystarał się u niego w taki sposób, że najpierw zataił przed Hindenburgiem fakt, że Hitler domaga się fotela kanclerskiego, a z drugiej strony w Hitlerze wzbudził wrażenie, iż Hindenburg na jego kanclerstwo się zgadza. Udała mu się niełatwa sztuka przekonania prezydenta, iż ma on decydujący wpływ na rząd. Jednocześnie zaś stworzył pozory, że ekipa Hitlera rozgląda się za parlamentarną większością. Ugodę między Hugenbergiem a Hitlerem uzyskał, wmówiwszy Hugenbergowi, że będzie swoistym dyktatorem gospodarczym. Zaś przed narodowymi socjalistami roztoczył widok na oba ministerstwa spraw wewnętrznych, oddziałując na Hindenburga sugestią, że on sam, wicekanclerz, skutecznie przeszkodzi narodowym socjalistom w opanowaniu pruskiej policji. Swoją negocjacyjną akrobatyką Papen zbudował nader kruchą konstrukcję, opierającą się na wzajemnie sprzecznych bądź niespełnionych obietnicach. Nie mogła ona trwać długo. W ciekawy sposób o przejęciu władzy przez Hitlera pisał też Michael Berry. Ci, którzy przyczynili się do wyniesienia Hitlera na fotel kanclerski, wyobrażali sobie, że w końcu udało się stworzyć trwałą konserwatywną koalicję, złożoną z narodowych socjalistów, Niemiecko-Narodowej Partii Ludowej, DNVP, oraz ze Stahlhelmu, którą uzupełnili nieliczni ministrowie z grona fachowców. Papen wyrażał przekonanie, że Hitlera można okiełznać, zepchnąć na boczny tor, a wreszcie pozbyć się go, nim władza przejdzie w ręce tych, którym we własnej opinii ona się należy. Ten operetkowy makiawelizm lekceważył szczurzą przebiegłość Hitlera. Urósł on bowiem jeszcze bardziej w oczach swych towarzyszy, którzy, jak odnotował Goebbels, mieli w oczach łzy radości. Wróćmy jeszcze na chwilę na Wilhelmstrasse. Gdy już ceremonia u Hindenburga się skończyła, Hitler wśród wiwatujących tłumów udał się do hotelu. Tam czekali już jego najbliżsi współpracownicy partyjni. Józef Goebbels, który był tam wśród nich,
W swoim dzienniku zanotował całe zdarzenie. Godziny dręczącego oczekiwania. W końcu skręca samochód na rogu przy wejściu. Masy krzyczą i pozdrawiają. Wygląda na to, że przeczuwają, iż dokonuje się wielki zwrot, a może nawet już się dokonał. Idzie Führer. Po paru minutach jest u nas w pokoju. Nie mówi nic. Również my nic nie mówimy. Lecz jego oczy są pełne łez. Stało się. Führer został kanclerzem Rzeszy. Wielkie rozstrzygnięcie zapadło. Niemcy stoją przed swoim historycznym zwrotem. Każdy ściska dłoń Führera. I wygląda to tak, jakbyśmy na nowo zawarli nasze stare przymierze wierności. Na zewnątrz masy szaleją przed Kaiserhofem. W międzyczasie do wszystkich dotarła wiadomość o powołaniu Hitlera. Z tysięcy robią się dziesiątki tysięcy. Niekończący się strumień ludzi wlewa się w Wilhelmstrasse. Sam Hitler również po latach wspominał ten czas. W chwili objęcia władzy powstała jedna zasadnicza dla mnie kwestia. Czy pozostać przy starej rachubie czasu według naszej ery? Czy też z nastaniem nowego ładu na świecie powinniśmy zacząć liczyć lata od nowa? Powiedziałem sobie, że rok 1933 to nic innego jak odnowienie tysiącletniego stanu rzeczy. Nawiązaniem do tych słów miało być powstanie tysiącletniej III Rzeszy. 30 stycznia wieczorem w Berlinie odbywały się liczne marsze z pochodniami i sztandarami. Na ulicach do godziny 1 w nocy maszerowały oddziały szturmowe. Dygnitarze partyjni gratulowali sobie nawzajem, ale sama reakcja świata oraz Niemiec na zwycięstwo Hitlera to już zupełnie inna historia. Szczęki opadły wszystkim przeciwnikom NSDAP, zagranicznym dziennikarzom, liberałom lewicowcom, a także odizolowanemu od kolegów partyjnych Gregorowi Strasserowi, którego los dopełni się w kwietniu 1934 roku. Blady strach padł na Żydów i politycznych oponentów Hitlera, ale nikt jeszcze nie zdawał sobie w pełni sprawy z tego, że w dziejach Niemiec i Europy zaczął się jeden z najtragiczniejszych okresów w historii. W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy naszym patronom oraz subskrybentom. Trzymajcie się i do zobaczenia.